kasku niebieskim, a w zespole gości Artym Łaguta w kasku żółtym i w kasku białym Rafał Okoniewski. Niezależnie od tego, jak ułoży się sytuacja w tym biegu, wiadomo już, że żużlowcy z Zielonej Góry odgonili te demony, tę obawę o spadek ewentualną, rozbijając dzisiaj ekipę z Grudziądza. I teraz Łaguta na zakończenie z Dudkiem jeszcze czegoś tutaj spróbują, jeszcze z pewnością będą starali się osaczyć Łagutę, ale teraz upadek fatalny zawodnika w kasku czerwonym, Darcy Warda. No i za chwilę dowiemy się, jaki jest stan zdrowia zawodnika z Australii.
Świetnie serwują nam ci dwaj panowie. W walce o drugie miejsce Ward absolutnie nie składa broni i już po zewnętrznej melduje się na drugim miejscu. O to chodzi, jak w grze komputerowej. Wspaniale to wszystko wygląda. Szkoda, że to już ostatni łuk. Ward napędzony do jakichś granic absolutnych. Robi to znakomicie i jeszcze machnął ręką. Still far unbeaten. Yeah, what a day. Crazy day. One of the most wildest days of my life.